Sprzeciwu nie słyszę. Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 10 porządku dziennego. Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Sejm wysłuchał Prezesa Rady Ministrów. Bardzo proszę, panie pośle, w jakim trybie? Bardzo proszę. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości chciałem złożyć wniosek formalny o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Chodzi o rozszerzenie porządku obrad, o wyjaśnienia premiera dotyczącego wczorajszego wydarzenia na giełdzie papierów wartościowych. Otóż po informacji pana premiera o dodatkowym obciążeniu konkretnego przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź, dodatkową opłatą eksploatacyjną, akcje tego przedsiębiorstwa spadły w ciągu kilkudziesięciu minut o wartość tych akcji o 4 miliardy złotych. Bardzo proszę, pani marszałek, bardzo proszę o umożliwienie mi przedstawienia wniosku. Bardzo proszę panie posłanki, panów posłów o zachowanie spokoju. Wartość akcji tego przedsiębiorstwa spadła o 4 miliardy złotych. Skarb Państwa w tym przedsiębiorstwie ma ponad 30% akcji. W związku z tym także Skarb Państwa stracił 1,5 miliarda złotych. To jest kwota identyczna z tą, jaką pan premier chce zaoszczędzić na likwidacji ulgi internetowej w ciągu 4 lat. Proszę Państwa, na giełdzie jest tak, że jak ktoś traci, to ktoś zarabia. Chodzi o to, żebyśmy się dowiedzieli, kto wiedział wcześniej o tej informacji i kto na tym zarobił. Bardzo proszę, abyśmy poważnie podeszli do tej sprawy, bo w ciągu ostatnich 4 lat zdarzały się sytuacje, że Skarb Państwa na takich operacjach tracił miliardy złotych i nie było żadnych wyjaśnień. Żadnych. Tak było ze sprzedażą akcji KGHM-u, tak było ze sprzedażą akcji PZUSA. Bardzo proszę o przerwę i Konwent Seniorów i rozszerzenie porządku obrad o wyjaśnienia premiera w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Ponieważ formalność tego wniosku polegała tylko i wyłącznie na zgłoszeniu przez pana posła ewentualnej przerwy,